Państwa, Państwa, no cóż, Kupa Śmiechu dzisiaj była, Kupa Śmiechu. Profesor Karol Modzelewski, legenda Solidarności, jak słyszałem Karol, Państwa, Karol Modzelewski. Historyk, działacz dzisiaj była Kupa Śmiechu. PRL, kilka dobrych lat, 8 lat spędził w więzieniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Panie profesorze, pozwoli pan na początek, połączymy się z Karoliną Lewicką, reporterką Radia Tok FM, która jest w Sejmie i tak krótko podsumujemy tę wielogodzinną debatę sejmową, która trwa. Występuje teraz Jacek Protasiewicz, bo trwają wystąpienia klubów i kół. Przez wiele godzin transmitowaliśmy dla państwa te dzisiejsze wystąpienia, wcześniejsze sejmowe, więc te... Kłaniam się, panie ministrze, prosto z sali sejmowej, bo dzisiaj Sejm jest centrum debaty związanej z Sądem Najwyższym. Już ustawy o KRS-ie, o zmianie ustroju sądów powszechnych trafiły na biurko prezydenta i czekają na rozstrzygnięcie. Natomiast trwa teraz sprawa Sądu Najwyższego. Na jakim to jest, panie ministrze? Bank euro bardzo ładnie się jak chcą do banku przyciągnąć, to niech dadzą ludziom jakąś pożyczkę, bo to się chyba od tego zaczyna. A to nic nie dają, nawet 5 złotych, żadnej tej, i ona się reklamuje Bank Polski. Same dziady tam siedzą i siedzą. Ja nie Ja przygotowałem sobie artykuł 95 Konstytucji Niemieckiej. Zajrzałem wczoraj, gdzie jest takie zdanie, jeżeli ojciec pozwoli, to zacytuję: o powołanie sędziów Trybunału Federalnego, czyli Sądu Najwyższego, decyduje właściwy minister. To jest minister sprawiedliwości wraz z Komisją do spraw powoływania sędziów składającą się z ministrów sprawiedliwości landowych, tak zwanych krajowych oraz członków wybieranych przez Bundestag. W Szwecji sędziowie Sądu Najwyższego są mianowani przez rząd na propozycję Rady Nominacji Sędziowskiej. W Holandii również minister sprawiedliwości rekomenduje kandydata do Sądu Najwyższego. Ostatecznie ta kandydatura jest podpisywana przez króla.
ale minister sprawiedliwości na wielu etapach w różnych krajach pojawia się jako przedstawiciel władzy wykonawczej, który ma jakiś wpływ na to, jak kształtować władzę sądowniczą. Dlaczego o tym mówię już na samym początku? No dlatego, że główny zarzut, który jest kierowany pod naszym adresem, i to na pewno słuchacze doskonale wiedzą, w ostatnich dniach bardzo często się pojawiał, był taki, że minister sprawiedliwości będzie miał wpływ na to, co się dzieje we władzy sądowniczej. To dotyczy m.in. tej ustawy omawianej, projektu o Sądzie Najwyższym, ale także i tak jak ojciec powiedział przed chwilą, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie również pojawia się minister sprawiedliwości. I tutaj chciałem posłużyć się właśnie tymi trzema przykładami, pokazując, że władza wykonawcza ma bardzo często bardzo silny wpływ na kształtowanie władzy sądowniczej. A w Polsce niestety, ale władza sądownicza sama wybierała się, sama rozliczała się. No i efekt jest taki, że doszliśmy do poziomu zaufania dla wymiaru sprawiedliwości 30%, czyli bardzo, bardzo niskiego, 70% społeczeństwa po prostu w ogóle nie ufa wymiarowi sprawiedliwości. To jest jakiś punkt wyjścia w ogóle do dyskusji na temat samego wymiaru sprawiedliwości. Ja chcę powiedzieć, że dyskutujemy w tej chwili nad ustawą o Sądzie Najwyższym, ponieważ jest propozycja zgłoszona przez posłów, grupę posłów, którzy byli, to trzeba bardzo mocno podkreślić, się zastraszani. Przewodniczący m.in. Platformy Obywatelskiej Klubu, pan poseł Neumann, mówił, że te osoby mogą spodziewać się zarzutów. No, taka rzecz nie zdarzała się w ciągu ostatnich 27 lat, żeby podobna sytuacja miała miejsce. Rzeczywiście jakikolwiek poseł jest zastraszany, dlatego że podpisał się pod projektem. Panie pośle, panie ministrze, ale z takimi sytuacjami mamy do czynienia w ostatnim czasie nagminnie, kiedy lider Platformy Obywatelskiej, kiedy też Sławomir Neumann wspomniany, jakieś groźby, które mogą mieć znamiona gróźb karalnych pod adresem posłów, ale także pod adresem dziennikarzy są kierowane różnego rodzaju groźby, jak choćby przez posła Tomasza Lenza, Waldemar Żurek, sędzia, który też jest dosyć znany opinii publicznej z KRS-u, rzecznik KRS-u, mówi, że wszyscy, którzy dopuszczają się łamania konstytucji, staną przed Trybunałem, będzie rozliczał, tu cytat, rozliczał Trybunał Stanu polityków, którzy przed nim odpowiadają, a inne osoby, które tworzą projekty antykonstytucyjne, będą odpowiadać przed sądami powszechnymi. Mówię to państwu z pełną determinacją. Jest powszechne zastraszanie władzy ustawodawczej w tym zakresie. Tak, no to są właśnie karygodne przykłady. Właśnie wspomina taką konferencję sprzed kilku dni, gdzie jeden z posłów mówił o tym, że będą postawione zarzuty. No to tak jakby się stawiał w roli prokuratora. Drugi z kolei, w tym przypadku pan przewodniczący Grzegorz Schetyna, powiedział, że odpowiemy za to. Będziemy odpowiedzialni za to, że przeprowadzamy reformę sądownictwa. Rzeczywiście to wszystko powoduje też jakieś emocje niepotrzebne. W czasie konferencji zresztą Grzegorz Schetyna mówił o tym, że trzeba podgrzewać emocje. I to się da wyczuć. To, co się dzieje w ostatnich dniach, to się dzieje w tej chwili wokół Sejmu. To jest właśnie efekt tego podgrzewania emocji. To, że się mówi i powiedział to w czasie konferencji, przecież nikt inny, tylko Grzegorz Schetyna, że pucz był. To wszystko, co się działo kilka miesięcy temu, to był pucz. Trzeba się przygotowywać teraz na kolejne rozwiązania, rozstrzygnięcia. No przecież pucz to jest obalenie konstytucyjnego porządku. No właśnie, a na to jest, panie ministrze, artykuł 128 kodeksu karnego, zamach na organ konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, paragraf pierwszy, kto w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistniania tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, kto czyni przygotowania, a o tym mówił Grzegorz Schetyna, do popełnienia przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Paragraf trzeci, kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Czy nie ma tutaj wyczerpanych znamion artykułu 128 kodeksu karnego? To jest właśnie pytanie dotyczące granic
wolności słowa. Prawo, każdy parlamentarzysta jest chroniony immunitetem medialnym, jak i immunitetem formalnym. Często zdarza się, że za wypowiedzi jakieś, które przekraczają dozwolone granice, jest kierowany wniosek do Komisji Etyki Poselskiej, tam ewentualnie jest jakaś kara. Natomiast no tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że takie słowa nie padały w ciągu ostatnich 7 lat. Ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek straszono posła tylko z tego powodu, że zdecydował się podpisać pod projektem ustawy. I tu rzeczywiście to jest smutne. To jest rzecz nie tylko smutna, to jest rzecz skandaliczna i to jest rzecz niebezpieczna, bo tego rodzaju słowa, one zachęcają do nakręcania się takiej spirali nienawiści, to jest bardzo niebezpieczne. Są emocje, bo wiedzieliśmy, że będą emocje przy okazji dyskusji na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, ale no, nie mogą politycy opozycyjni podgrzewać tych emocji, że sami mówią, chwalą się, że podgrzewają emocje. No i muszą pamiętać, tak naprawdę oni również są współodpowiedzialni za sytuację w kraju, jako opozycja, nie tylko rządzący, którzy przez konstytucyjnie odpowiadają za bezpieczeństwo, ale także opozycja. Więc trzeba ważyć na słowa, ważyć słowa, uważać, jakich się słów używa, bo to może niepotrzebnie wzbudzić właśnie jakieś emocje u ludzi i wzbudzać zimę, ale można się też i narazić na odpowiedzialność karną. No ale słyszymy, że raczej te emocje po tamtej stronie nie będą studzone, raczej będą rozgrzewane. Tak zwani obywatele RP będą szykowali wraz z KOD-em i z innymi ugrupowaniami ulicznymi i bojówkami ugrupowań opozycji totalnej uliczne różnego rodzaju happeningi. Niektórzy z nich wypowiadają się o tym, ile ofiar może zostać złożonych na ołtarzu obrony ich demokracji, więc raczej należy się spodziewać, że tamta strona, panie ministrze, nie odpuści. Czy rząd jest przygotowany też na, no, na taką ewentualność, która z merytorycznością, z argumentami może mieć niewiele wspólnego? Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nie ukrywam tutaj, ojcze, że czekają nas na pewno trudne godziny, te najbliższe. W czasie tej debaty zresztą dzisiaj mieliśmy już kilkakrotnie próbkę takiego mocnego ataku ze strony posłów opozycyjnych. Co do tego protestowania, to ja powiem tak, jeżeli wszystko się odbywa zgodnie z prawem, to oczywiście, że to właśnie tylko potwierdza, że jest demokracja, że kraj się ma dobrze pod tym względem i że cała ta narracja, która była narzucana przez opozycję przez ostatnie miesiące, to jest nieprawdziwa. Ale przeciwko zgromadzeniom, które tworzone są zgodnie z przepisami prawa, nawet spontaniczne zgromadzenia. Natomiast no, jest rzeczą niedopuszczalną, karygodną, jeżeli ktoś posługuje się takim słownictwem, że będą to jakieś ofiary. No, naprawdę Polacy wiele wycierpieli i bardzo wiele nas kosztowało i naszych poprzedników, poprzednie pokolenia, to, żebyśmy dzisiaj byli wolni, żebyśmy żyli w swoim kraju, mówili po polsku, dumnie mówili o sobie, że jesteśmy Polakami, jeżeli ktoś coś takiego mówi, no to jest rzecz niesłychana. Pamiętam również, ojciec, te zdarzenia, które miały miejsce kilkadziesiąt godzin temu, kiedy grupa manifestujących przebiła barierki i wtargnęła na teren Sejmu. Takich obrazek niestety idzie w świat, obrazek polski. Ale nie mamy nic przeciwko protestowi, tak? Jeżeli ktoś protestuje zgodnie z przepisami prawa, ale nie można podgrzewać emocji, za to winie głównie przedstawicieli opozycji. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. No też słyszymy, jak bojówki uliczne mówią o tym, że przy każdej barierce, przy każdym przejściu będzie stał poseł opozycji z immunitetem i to im pomoże wejść tu czy tam. To ja mogę powiedzieć, że zastanawiam się w takim razie, to w razie, bo w jakiej stronie stoją posłowie opozycji? No oni słownie mówią demokracja, demokracja. Ja na początku Państwu przedstawiłem rozwiązania w trzech krajach. Nagle się okazuje, że w takich krajach jak Niemcy, czy też Szwecja, czy też Holandia, przecież to są kraje, w których istnieje trójpodział władzy. I jakoś się okazuje, że te rozwiązania, które my proponujemy, które są dosyć podobne do tych rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach, może się tak daleko idą, bo u nas naprawdę dużo większy wpływ będzie miał ten głos wszystkich sędziów, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, niż w innych krajach. No, w Niemczech na przykład nie ma takiego organu odpowiednika Krajowej Rady Sądownictwa, w kilku krajach europejskich nie ma. Natomiast mówię, tutaj trzeba pościągnąć emocje przede wszystkim merytorycznie, rozmawiać.
jesteśmy otwarci na merytoryczną rozmowę. Zresztą propozycja nasza złożona rano przez przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, przez pana ministra Marcina Warchoła. Propozycja mówiąca o tym, że będzie w momencie przeniesienia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego decydował o tych osobach, które pozostaną w tych trzech nowo stworzonych izbach, po to, żeby Sąd Najwyższy funkcjonował przez te kolejne miesiące do czasu dokoptowania nowych członków, że będzie decydował nie minister sprawiedliwości, ale Krajowa Rada Sądownictwa. Więc no, to jest jakieś wyjście naprzeciw oczekiwaniom, sądzę, znacznej części oponentów. Ale ja widzę, że nawet jak przedstawiliśmy propozycję zmiany, to nadal jest na nie opozycja, zdecydowana jej większość. Nie szuka kompromisu. Natomiast my nie możemy się cofnąć. No, obiecaliśmy naszym wyborcom, że będziemy reformowali polski wymiar sprawiedliwości, który jest niewydolny w wielu obszarach. Należy się to Polakom, bo 27 lat to wyglądało naprawdę różnie z symbolem z ostatnich miesięcy. Można powiedzieć, takiego skrajnego łamania prawa, to jest tworzenie zorganizowanej grupy przestępczej w sądzie apelacyjnym w Krakowie, gdzie część osób w tej chwili jest aresztowanych, gdzie wyciągnięto wielkie pieniądze na to, do prawa sobie ojciec i państwo. Sąd apelacyjny w Krakowie, jeden z najważniejszych sądów w Polsce. Ktoś mówi, że korupcja nie funkcjonuje w sądownictwie, no to właśnie warto by podawać ten przykład. Już nie chodzi o te drive'y, czy te inne jakieś trudne do komentowania sprawy, które w mediach się czasami pojawiają, trudne. Natomiast te duże, że to jest gruba sprawa, ale też ja jestem daleki od tego, żeby oceniać całe środowisko bardzo źle. Same Ministerstwo Sprawiedliwości współpracuje z wieloma sędziami. Przy ministerstwie pracuje ponad 150 sędziów, ponad 150 prokuratorów. Naprawdę to są ludzie, z którymi mam okazję codziennie pracować. O bardzo wysokim poziomie etyki, empatii, można powiedzieć, wiedzy i doświadczenia. I wielu takich sędziów to również jest. Niestety te przypadki różne, które się zdarzają co jakiś czas, one rzucają się cieniem na całe środowisko. To nie zmienia także i postaci rzeczy, że środowisko jest niewydolne. Całe systemowo jest niewydolne. Systemowo było to źle skonstruowane. Przez ostatnie lata tu Platforma Obywatelska bardzo mocno się ujmuje za sędziami. Ale ja mogę dzisiaj zapytać, co zrobiła dla sędziów w takim razie. Przez 8 lat, ta komisja sądu wzrastała sądów powszechnych. Tu Platforma nie starała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom sądu. Tych spraw przybywało dziś. Jest 15 milionów, ponad 15 milionów. I to też jest jakiś problem, z którym my sobie poradzimy jako Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast z całą pewnością nie odejdziemy od tych reform. Punkt po punkcie reformujemy. Ja przypomnę tylko, kilka miesięcy temu przeforsowaliśmy ustawę dotyczącą przewlekłości postępowań. Jak głosowała opozycja, była przeciw. Przeforsowaliśmy rozwiązania dotyczące jawności oświadczeń majątkowych sędziów. Jak głosowała opozycja, przeforsowaliśmy rozwiązania dotyczące Dla Polski, to jest fundamentalna na podstawie ten organ, który przedstawia wnioski o nominację sędziowskie, a dalej decyduje w ramach swoich prerogatyw pan prezydent. Jest niezwykle ważny organ, ta ustawa, te przepisy są bardzo zostały uchwalone. Ustawa o sądzie sądów powszechnych, przypomnę, losowanie sędziów, czy inaczej losowy przydział spraw. Tego nie było przez 27 lat. Nikt nie wpadł na pomysł, że nie można się zgodzić z tym, że przewodniczący wydziału przekazuje sprawę konkretnemu sędziemu, bo to nie będzie transparentne. To może nie być uczciwe do końca. Rozgrzanemu sędziemu. To chyba Bronisław Komorowski mówił, tak, że sędzia jest rozgrzany, to będzie. No nie, no oczywiście można i tak to traktować. Natomiast nam chodzi o transparentny system, bo trzeba sobie zadać pytanie na początku. Dlaczego obywatele źle oceniają wymiar sprawiedliwości? Dlaczego? Bo jest przewlekłość. Dlaczego? Bo niestety, ale nie ufają sądowi. Dlaczego nie ufają? No dlatego, że między innymi nie ma losowego przydziału spraw. My przewidujemy także tak zwane ważenie spraw.
Niemczech. Będzie zupełnie nowy system, gdzie sędziowie będą mieli przydzielane sprawy. No wiadomo, sprawa w sprawie nie jest równa, a przecież od tego też zależą awanse. Jeżeli przewodniczący wydziału daje temu sędziemu trudne sprawy i dużo spraw, drugiemu drobne sprawy, mniejsze, no to do który sędzia awansuje? To zależy czasami od przewodniczącego wydziału. Tak nie powinno być. I my to zmieniamy w naszej ustawie. Na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli się mówi o tym upolitycznieniu polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez nasze ustawy, no to gdzie jest tutaj logika? Skoro chcemy upolitycznić, to po co wprowadzamy przepisy o losowym przydziale spraw? No to jest bardzo istotna rzecz. Więc zmieniamy, szanowni państwo, zmieniamy to dla kraju, dla narodu, zmieniamy to zgodnie z naszym programem, który przedstawiliśmy przed wyborami, ale ta walka będzie niezwykle trudna, czego dowodem są te ostatnie dni i pokazywanie, no niestety nawet i za granicą. Niektórzy politycy nawet za granicę występują, to już jest haniebne, o pomoc do innych instytucji międzynarodowych, no już znamy takie przypadki z historii, tego nie powinno być naprawdę. Dyskutujmy tutaj, tu jest to miejsce, żeby dyskutować, nawet jeżeli ta dyskusja czasami jest trudna, mocna, ostra, to dyskutujmy tutaj, u nas w kraju na temat tego, jak ma system funkcjonować, a nie mówmy, że nic się nie dzieje, że to jest sprzeczne z demokracją, że trzeba prosić o interwencję instytucje międzynarodowe. To jest dla Polski niedobre. Choć pan jako realista wie, panie ministrze, że żadne ustępstwo i żaden argument merytoryczny raczej do opozycji, która sama określiła się jako totalna, nie trafi. Jedyne ustępstwo, które ich zadowoli, to jest ustępstwo rządu. Złodziejstwo i kłamstwo trzeba tępić. No, ale tego raczej się nie spodziewa. Nie może być tak, że ostentacyjne będzie to złodziejstwo. Bo ukradł 10 domów, ludzie na ulicy i nic mu nie zrobią, bo taki sąd. A jak ktoś ukradł wafelka, to cały supermarket się na niego gapi i wszyscy ochroniarze, że przestępca i w nim, proszę państwa, niesamowite uczucia. Tak jak u bohatera nędzników Wiktora Igo, Jana, który widział to wszystko, co u nich w umysłach się dzieje. Jaka ciemnota, jaka ślepota, jaka głupota, burza w mózgu, że człowiek jest strasznym złodziejem, że człowiek jest strasznym przestępcą, bo ukradł pół wafelka. 15 osób może być w ten sposób wybierane, że zadecyduje o tym tak naprawdę parlament. Autorytarne złodzieje. Kradzież takich rzeczy, jak mieszkanie, w taki haniebny sposób, nie ma nic, a tutaj jest złodziej, tu jest faryzejstwo. To nie są czasy dla faryzeuszy, to już nie ma tegoż Jeruzalem, nie ma tej świątyni, nie ma tego Boga Jahwe, nie ma tego obłoku nad przybytkiem, nad Arką Przymierza, nad miejscem najświętszym, nie ma. Czasy te, owe dawno się skończyły. W różnych krajach są różne systemy, ale naprawdę nie łamiemy żadnych zasad, które wypracowaliśmy, które są zgodne z polską obowiązującą konstytucją. To jest artykuł 4. Artykuł 4 jest fundamentalny. Zwierzchnią władzę ma naród, suweren, naród. A nie może być tak, że ludzie się straszą, ludzie mówią o tym, że tu się będzie działo coś niezwykłego, że my mamy standardy, które były wypracowywane przez lata, że my tworzymy system, który uprzywilejuje formację polityczną. Nie będzie miała wpływu. Proszę nie wierzyć w jedną rzecz. Minister Sprawiedliwości nie będzie miał żadnego wpływu, żadnego na to, jak będą sądzili sędziowie. Nie ma takiej możliwości po prostu. Jeżeli ktoś tak mówi, że minister sprawiedliwości skupi w swoim ręku władzę prokuratorską, sędziowską, to po prostu kłamie. To jest nieprawda. Dziękuję bardzo. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję z panem Bogiem. Z panem Bogiem. Tary, tary, coś tu gada, że coś tu padło.
w roku 1915. Jaki durny, jaki dziad, autorytarny. Pewnie jego wnuki za granicą kochają się u miliarderki jakiejś podwódniki. I po 15 domów mają. To tu za Agnieszką i Kieron rozmawia. Gada. Wszyscy mają nie po kolei. Pan prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Obejmuje ona zakazem nadawania nazw propagujących totalitaryzm i reguluje kwestię usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, w tym pomników. Jest z nami pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Szczęść Boże, panie doktorze. No i chciałbym się zapytać, dlaczego tak późno, no, po 28 latach od obalenia, tak zwanego obalenia komunizmu, nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu, w tym właśnie nazw propagujących totalitaryzm czy pomników? No, to jest bardzo dobrze postawione pytanie. Oczywiście można odpowiedzieć polskim przysłowiem lepiej późno niż wcale, albo lepiej bardzo późno niż w ogóle, ale tak jak ojciec na komisji zwrócił uwagę, że to jest o przynajmniej ćwierć wieku za późno. Dlaczego? Dlatego, że my przez ćwierć wieku nie żyliśmy w III Rzeczypospolitej, tylko w czymś, co bardzo adekwatnie określa nazwa PRL-PiS. Przecież umowy okrągłego stołu, te spisane, ale i również te magdalenki, czy gdzieś indziej zawierane potajemnie, gwarantowały establishmentowi komunistycznemu bezpieczeństwo polityczne, prawne, a przede wszystkim duże możliwości ekonomiczne. Przecież oni się bardzo szybko uwłaszczyli, a jak ktoś ma bardzo duże pieniądze, to może również startować w wyborach i oni, którzy niszczyli demokrację przez tyle lat, teraz korzystali z dobrodziejstwa demokracji, aż wreszcie społeczeństwo w ostatnich wyborach powiedziało im zdecydowanie nie. Oczywiście mieliśmy dwa epizody w ciągu tych 28 już lat od wyborów częstowych w 89 roku, no ale to było dosłownie pół roku rządów Jana Olszewskiego i to były dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości z koalicjantem, a potem bez, lata 2005-2007, no i prezydentura przerwana tragiczną śmiercią profesora Lecha Kaczyńskiego. Natomiast dopiero dwa lata temu, kiedy pełne zwycięstwo odniósł obóz nazywany umownie obozem dobrej zmiany, a w sensie czysto formalno-politycznym Zjednoczonej Prawicy, to znaczy ma i urząd prezydenta, i pełnię władzy bez konieczności zawierania nawet koalicji, dopiero teraz możemy pewne kwestie regulować. Możemy pewne kwestie doprowadzać do takiego stanu, w jakim powinny być w niepodległym państwie. A w niepodległym państwie nie ma miejsca na żadne pamiątki po uprzednim ustroju, poza salą muzealną czy skansenem. To nie chodzi o to, żeby to niszczyć, żeby to przetapiać w hutach, czy rozbijać jakieś kamienne posągi. Nie. Gdyby tak było, to byśmy nic nie wiedzieli o przeszłych wiekach. Tylko to nie może być w centrum miasta. Nie może tam stać pomnik ku chwale Armii Czerwonej. Natomiast mogą być groby otaczane opieką żołnierzy tej Armii Czerwonej, tak jak są żołnierzy Wehrmachtu, tak jak są żołnierzy innych najeźdźczych armii, bo to należy do naszego... Bo to są szczątki ludzkie. To są szczątki ludzkie, im się należy szacunek. Natomiast Sowieci mieli to do siebie, że oni gdziekolwiek pochowali jakichś swoich żołnierzy, a chowali ich nie na cmentarzach, tylko celowo w centrach miast, to natychmiast nad tym stawiali ogromny pomnik i potem, kiedy nawet te szczątki zostawały, były przenoszone na cmentarz, to oni mówili, że pomnik jest, znaczy mówili wcześniej, że ten pomnik jest elementem tego, tych grobów i w związku z tym, jeżeli się przenosi groby na cmentarz, to trzeba na ten cmentarz przenieść również pomnik. No i dlatego mamy wielu, tak jak w Krakowie, w wielu miastach te mini nekropolie Armii Czerwonej na cmentarzach, ale
to już dobrze, niech będzie. My się nad zmarłymi w żaden sposób nie chcemy tutaj znęcać, niech nawet sobie z tym pomnikiem stoją, to jest też pewien znak czasu, signum tempolis. Natomiast nie może w niepodległym państwie być ulicy Adolfa Hitlera, ani Józefa Stalina, ani Wojciecha Jaruzelskiego, ani Karola Świerczewskiego, czy Bolesława Bieruta. No już by niektórzy, panie doktorze, z tych, którzy gromadzą się pod Sejmem w obronie demokracji, konstytucji i tak dalej, powiedzieli, jak to Wojciech Jaruzelski? A, no właśnie. Oczywiście Wojciech Jaruzelski, człowiek honoru według Adama Michnika, który ostatnio zasłynął wyjątkowo wulgarnymi atakami na dziennikarzy telewizji polskiej i który z uporem broni swojego brata, zbrodniarza stalinowskiego. Wczoraj w TVP Info pan Tadeusz Kurzański, który jest od niedawna szefem programów publicystycznych w tej stacji, ale jednocześnie jest szefem Fundacji Łączka, powiedział, że nie ustanie w działaniach mających na celu sprowadzenie Stefana Michnika do Polski i osądzenie go, to oczywiście, że są tacy ludzie, którzy z uwagi na trzymanie się tych umów okrągłego stołu będą mówili, że generał Jaruzelski to całkiem w porządku, ponieważ pokojowo do władzy, etc. Oczywiście wszystko bójta. Ludzi, którzy byli zgodniarzami, należy rozliczyć. Ja się bardzo cieszę, że pan minister Antoni Macierewicz, bo kilku apelach porozumienia organizacji kombatanckich niepodległościowych w Krakowie, ale też myślę, że z własnej inicjatywy, bo przecież jest to wielki patriota, postanowił tak znieść nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, czy jak on się w tej chwili nazywa ta ustawa, już nie powszechny obowiązek, ale pewnie obowiązku służby wojskowej, aby można było zdegradować pośmiertnie zdrajców komunistycznych, tak jak Jaruzelski i Kiszczak. Natomiast, skoro już padło nazwisko tutaj Bieruta czy Markrewskiego, to ja chciałem się zwrócić na Fala Radia Maryja, to jutro będzie również w naszym dzienniku, z serdecznym apelem do mojego przyjaciela z Krakowa, obecnie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka, żeby na 22 lipca, czyli tę datę, która przez wiele lat była symbolem ucisku Polaków przez Sowietów, to było największe święto państwowe Polski Ludowej, żeby właśnie na przekór tej dacie 22 lipca podjął wreszcie decyzję, czy też ogłosił, czy nawet rozpoczęcie działań mających na celu, zgodnie z tą ustawą, o której mówimy, porządki na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Przecież tam w dalszym ciągu leżą wymieszani bohaterowie i zdrajcy. Z jednej strony leży generał Burkomorowski, leżą żołnierze 1920 roku, jest cała kwatera powstańców warszawskich, leży generał Ryszard Kukliński, a z drugiej strony mamy Bolesława Bieruta, generała Karola Świerczewskiego, Waltera, Juliana Markrewskiego. Dzisiaj redaktor z naszego dziennika mi powiedział, że grobowiec Bieruta, jeżeli chodzi o działkę, że tak się wyrażę, którą zajmuje, to jest 45 na 15 metrów i tam można by postawić 129 grobów. Proszę bardzo. I ten Bierut, ten agent NKWD, ten, który służył interesom sowieckim i pilnował, żeby w Polsce one były realizowane, on ma tak okazały grobowiec na Powązkach, a tymczasem szukamy na Powązkach miejsca, o czym również mówił pan Tadeusz Kurzański i pan doktor Szarek, pan profesor Krzysztof Szpakrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, że jest konieczna budowa panteonu narodowego, ale z prawdziwego zdarzenia, bo to, co zostało postawione za czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego przez Andrzeja Kunerta, ówczesnego szefa Rady Pamięci Ochrony Walki i Męczeństwa, no to jest, przepraszam bardzo, ale kompromitacja. To są takie, jak mówi Tadeusz Kurzański, szufladki, do których się tylko wkłada szczątki odnajdywanych bohaterów. Tymczasem na Powązkach powinien stanąć panteon narodowy bohaterów, tych żołnierzy niezłomnych, których z wielkim pietyzmem wydobywamy, to właśnie dzięki IPN-owi ekshumujemy, identyfikujemy i chowamy z najwyższymi honorami wojskowymi, z udziałem władz państwowych. Przypomnę, że na ostatnim, przedwczorajszym pogrzebie Leona Taraszkiewicza Jastrzębia w Łodawie był piękny wieniec, piękne przemówienie przede wszystkim w kościele od pana prezydenta Andrzeja Dudy, piękne przemówienia notabli, piękna oprawa żołnierska.
tylko okazało się, że pan burmistrz Włodawy, wywodzący się zresztą z SLD, nie wywiesił w tym dniu uroczystym pogrzebu jednego z najwybitniejszych bohaterów narodowych polskiego podziemia niepodległościowego ani jednej biało-czerwonej flagi. Bo dla pana burmistrza Włodawy, a takich burmistrzów, prezydentów miast, radnych i polityków lewicy sprawujących jeszcze funkcje, zwłaszcza w samorządach, jest niestety wielu, dla nich w dalszym ciągu bohaterem jest być może Bolesław Bierut, Julian Marchlewski i inni agenci NKWD z dajcie polskiej racji stanu. Zobaczymy, co na 22 lipca będzie we Włodawie. Co na 22 lipca będzie we Włodawie, czy też w tej miejscowości, w tej chwili nazwa mi wyleciała z głowy, a nie chcę tutaj skrzywdzić żadnego śląskiego miasta, to już wiem, Dąbrowa Górnicza, w której to ma siedzibę Komunistyczna Partia Polski i której burmistrz, prezydent, już nie pamiętam, czy to jest burmistrz, prezydent, 1 maja z Komunistyczną Partią Polski składał kwiaty pod jakimś tam pomnikiem. No przecież to woła o pomstę do nieba. Z tym właśnie musimy skończyć. To są te, jak się to określa, może niezbyt elegancko, ale adekwatnie, złogi komunizmu, z którymi musimy się absolutnie rozliczyć. I dlatego apeluję do pana prezesa Szarka, aby przyspieszył te działania, które on ma cały czas na myśli, bo często rozmawiamy i on mówi zawsze, słuchaj, to będzie tylko są jeszcze problemy, jeszcze to, jeszcze tamto, ale najwyższy już czas powiedzieć na pokój wojskowy, w miejscu, które jest świętym miejscem dla Polaków, bo to jest nekropolia narodowa, nie mają prawa leżeć zdrajcy tego narodu. Godnie, po chrześcijańsku, zgodnie z prawem kanonicznym, które dopuszcza ekshumację w wyjątkowych wypadkach, a ten niewątpliwie należy do wypadków wyjątkowych, trzeba te groby przenieść. Trzeba te szczątki przenieść albo do grobów rodzinnych, albo na jakieś inne cmentarze, inne kwatery. No, nie może tak być, że dzieci, które uczą się w szkołach właściwej, prawdziwej historii, i nagle one wiedzą, że bohaterem był, byli żołnierze Armii Krajowej, czy żołnierze niezłomni, a zdrajcami był Jaruzelski, czy Bierut, czy Marchlewski, idą na Pomorskie złożyć bohaterom hołd i nagle patrzą, że ci bohaterowie mają takie maleńkie groby, a naprzeciwko gigantyczne groby z nazwiskami ludzi, o których oni w podręcznikach czytają w domu i mówią nauczyciele i opowiadają, że to są zdrajcy polskiej racji stanu. No przecież tak być nie może. To jest tak, jak pięknie powiedział pan minister Antoni Macierewicz w rocznicę stanu wojennego kolejną 13 grudnia ubiegłego roku, że skoro honoruje się stopniami generalskimi Jana Karskiego i Ryszarda Kuklińskiego, to nie mogą jednocześnie nosić stopni generalskich nawet pośmiertnie Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak, jak również nie powinni oni posiadać orderu Virtuti Militari, o co również nasze porozumienie zabiega u pana prezydenta Rzeczypospolitej. A jeszcze pół zdania, jestem bardzo wdzięczny odnośnie komunistycznej. Nie wolno tolerować złodziejstwa. Sąd nie jest dla siebie, nie jest święty. Można go usunąć, bo może być różna sytuacja. Nie gadać głupot. W 2002 roku przez sąd niby w niepodległej Rzeczypospolitej Warszawski Sąd Okręgowy zarejestrowanej partii mającej w statucie hołdy komunizmowi, mające na swojej stronie internetowej sierp i włos, odwołujące się do hasła proletariuszy wszystkich krajów, łączcie się. I taka partia, mimo że artykuł 13 Konstytucji zakazuje istnienia jakichkolwiek organizacji propagujących ideologię nazizmu, komunizmu, faszyzmu i innych totalitarnych systemów, taka partia dopiero istniała, zarejestrowana za czasów rządów tych, którzy się układali z komunistami w Magdalence. I bardzo dobrze, że pan minister Macierewicz chce odbierać stopnie zdrajcom. Bardzo dobrze, że pan minister Ziobro chce delegalizować Komunistyczną Partię Polski. Wspaniałą robotę prowadzi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan Jan Józef Kasprzyk, który wiele tych pogrzebów prowadzi, organizuje, składa hołd rodzinom żołnierzy wyklętych. I mam nadzieję, że również pan doktor Jarosław Szarega jako prezes IPN-u dołączy do tej grupy, mimo że on już do niej od dawna należy, bo przecież IPN jest tą, która zajmuje się przywracaniem czci i honoru
żołnierzom niezłomnym, który komuniści, pozabijać. Również w aspekcie takim, który nazywamy szczytową dekomunizacją porządnym. Ponieważ nieładnie jest może używać słowa dekomunizacja w stosunku do cmentarza, to ja zawsze mówię uporządkowanie powązek. Przecież przywrócenie powązków w każdym mieście są aleje zasłużonych na cmentarzach. I to władze danego miasta sobie muszą to uporządkować, ale jest w każdym kraju jedna nekropolia, którą możemy nazwać narodową. No my akurat w Polsce mamy takich nekropolii ciut więcej, bo oprócz powązek wojskowych mamy jeszcze Wawel, bo ziemia wawelskie... Człowiek normalny wcale nie jest prosty. Mamy arkadę pod zwaniem świętego Jana w Warszawie, mamy świątynię opatrzności Bożej w Iranie. Ale teraz takie proste pytanie bym zadał, którzy mówią, że jak już kogoś gdzieś pochowano, to należy go tam pozostawić. Czy ktoś sobie wyobraża, że gdyby w okresie urzędowania jako generalny gubernator Hans Frank umarł i został pochowany w związku z tym w podziemiach Wawelu, to w 1945 roku, kiedy Niemców przegnano z Krakowa i z Polski, to w dalszym ciągu by generalny gubernator Hans Frank do dzisiaj spoczywał w podziemiach wawelskich. No przecież pomyślenie o czymś takim to już jest po prostu no, czymś do skraju absurdalnym. A tymczasem jak leży sobie Jaruzelski w pobliżu Kuklińskiego czy Bona Komorowskiego, to niektórych ludzi to nie razi. No naprawdę, my musimy zrobić porządek, nawet jeżeli się rozlegnie krzyk tych sierot po PRL-u, bo jeżeli ja widzę, tak jak ojciec wspomniał, tych, którzy na tych demonstracjach jeszcze gardłują, że Jaruzelski to wielki bohater. I kiedy ja widzę niejakiego pułkownika Adama Mazgułę, mającego zresztą już zakaz używania munduru wojskowego wydany przez MON, jak on, który mówił, że stan wojenny to była taka w sumie bezbolesna operacja, tam może kogoś pobili, jakaś ścieżka zdrowia, ale wydaje to było bardzo kulturalnie. I on, który broni systemu komunistycznego, jednocześnie obejmuje się z Władysławem Frasyniukiem i krzyczy solidarność, solidarność, no to, przepraszam bardzo, to jest to, o czym pisał Alfred Jarry w Królu Głupu. To jest jakiś szczyt groteski. Jednocześnie jeszcze to, czego ja nie mogę wybaczyć władzom Związku Harcerstwa Polskiego, ciągle do nich apeluję, ten człowiek, ten pułkownik Mazgła jest wychowawcą młodzieży, ponieważ jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, który ma nawiązywać do ideałów służby Bogu, Polsce i bliźnim. No, nóż, a raczej po harcersku mówiąc świnka, w kieszeni się otwiera, kiedy się słyszy i widzi tego typu sytuacje. Ale to jest to, czego naszą rozmowę zaczęliśmy, że to się po prostu już zakorzeniło przez tych 27 lat. Gdybyśmy te chwasty powyrywali w 89, 90 roku, to nie byłoby tego problemu. Ale oni, ci byli komuniści, wrośli w politykę, wrośli w samorządy, wrośli w Sejm. Na szczęście teraz ich w parlamencie nie ma, ale przede wszystkim wrośli ekonomiczne sfery i struktury. Jak powiedziałem już, to według ich, o takie zdanie, według ich właśnie marksistowskiego poglądu byt określa świadomość. W związku z tym, jak mają pieniądze, to mogą się wchać do polityki. Gdy mowa o chwastach, bo użył pan też takiego słowa, to nie mowa o ludziach, ale mowa o postawach, o zakorzenieniu, żeby to też było jasne. Bo to są te postawy, które oczywiście są personifikowane przez różnych ludzi. Bo jeżeli ktoś dobrowolnie dzisiaj wychwala reżim komunistyczny, no to ktoś taki nie powinien mieć miejsca w życiu publicznym. Czy wyobrażamy sobie, że sąd na przykład po 89 roku zarejestrowałby nazistowską partię polską? No w życiu. A komuniści są Wszechw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 sz
właśnie. Zadmuszą. W związku z tym te piękne ziarna, które my dzisiaj wydobywamy w postaci drobnych żołnierzy wykrętych, to aby one pięknie na polskiej ziemi zakwitły i żebyśmy wszyscy patrzyli na nie z radością i z dumą, to my musimy wyrwać chwasty, które je muszą. Dziękuję bardzo. Pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, szczęść Boże, i zapraszam przy okazji do lektury bratniego naszego dziennika jutro, bo pewnie jutro będzie ten duży właśnie artykuł o Pomorzu. A zatem na ten temat więcej. Dziękuję bardzo. Ogłupiać naród propagandą. Oni nabrali, oni nabrali. I my się do tego wcale nie przyznali. A tu trzeba sądę wzbudzić, ich rozgrzeszyć. Więc Żydówki tam w Sejmie wrzeszczą. To za dużo. A to, że na nią. Rodzicu, uczniu, nauczycielu czy w edukacji występuje nierówne traktowanie ze względu na wyznanie, wypełnij anonimową ankietę. Z taką odezwą zwracają się do społeczności szkolnych realizatorzy projektu Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii Równość w szkole. Ankieta została przygotowana przez lubelską pracownię badawczą PLBS na zlecenie zespołu koordynującego projekt. Realizuje go Fundacja Wolność od Religii. A z nami jest pani poseł Gabriela Masłowska. To między innymi Lublin, pani okręg wyborczy. Co tam się dzieje, pani poseł? Szczęść Boże. Szczęść Boże. No, jest to bardzo przykra informacja dla nas i dla mnie osobiście. Zresztą poprzedzona rozmieszczeniem na terenie naszego miasta kilka miesięcy bardzo niepokojących billboardów na smutnym czarnym tle z napisami Szkoła to nie Kościół, które już zapowiadały jakąś zorganizowaną akcję. Rzeczywiście mamy do czynienia z nasileniem zorganizowanych działań, które mają na celu zniszczyć chrześcijaństwo, Kościół katolicki, które mają na celu zniszczyć wychowanie religijne dzieci i młodzieży, a przede wszystkim w tym wypadku usunąć lekcje religii ze szkół, jakoby religia była przyczyną nierównego traktowania, braku tolerancji w wychowaniu polskich dzieci. Chodzi o to, żeby poprzez takie działania wywołać, powodować pewną erozję w mentalności rodziców, w mentalności Polaków i przygotować grunt do osłabienia Kościoła katolickiego, zasiać wątpliwości rodziców, zwłaszcza u ludzi słabej wiary. A tych, którzy nie wierzą, dostarczyć argumentów, które by rzucały bardzo niekorzystne światło na chrześcijaństwo, na Kościół katolickie w Polsce. Bo tak, jeżeli czytam, że celem przedsięwzięcia, bo to artykuł z dzisiejszego naszego dziennika, jako cel przedsięwzięcia przedstawiana jest, cytat, diagnoza, monitoring i zapobieganie dyskryminacji mniejszości bezwyznaniowej w oświacie, między innymi poprzez przeciwdziałanie indoktrynacji, to znaczy już w samym celu jest teza, że taka dyskryminacja mniejszości bezwyznaniowej następuje, że jest indoktrynacja tej mniejszości wyznaniowej. No i co ciekawe, projekt od września 2014 roku, czyli już dość długo wdrażany był w ramach programu. No i tutaj taka łączność z hasłami niektórych ludzi z ulicy. Obywatele dla demokracji, finansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a od października 2016 roku kontynuowany jest m.in. dzięki dotacji w wysokości
100 tysięcy złotych przekazywanej przez niezawodną w tych sprawach fundację Batorego. Tak, sam fakt, że ta fundacja, która wywołała w przeszłości wiele niepokojów społecznych i politycznych w różnych krajach, bierze w tym udział, powinien być czerwonym światłem dla rodziców, dla wychowawców, że są to nieczyste intencje. Rzeczywiście tam jej tytuł jest sugerujący brak równości w wychowaniu w polskich szkołach. Ale cieszy, że kogoś pytania, zabił, bo on wygrał, bo kogoś zabił. To taka argumentacja, wiesz. Panie nie dali, bo wiesz. Że cel tej ankiety jest jednoznaczny. Bez względu na jej wynik, przecież my nie możemy sprawdzić, na ile ona jest reprezentacyjna, reprezentatywna i jaki był rzeczywisty wynik. Wtedy jest z góry przewidziany. Ma ona być podstawą dla uzasadnienia, że w Polsce jest łamana demokracja na poziomie wychowania w szkołach przede wszystkim, a przyczyną tego samą rzeczy jest religia w szkołach, więc jest to przygotowanie gruntu do usunięcia religii ze szkół. Wiemy, że islam do nas nie ma takiego dostępu jak w krajach Europy Zachodniej, chociaż jak dowiadujemy się w ośrodkach akademickich, stowarzyszenia studentów muzułmańskich propagują różne książki, wykłady i tak dalej, które mają zaktywizować środowiska muzułmańskie i przygotować. Jak ktoś okradł, no to jak mają być działań? To mimo wszystko takiej aktywności tutaj nie mają poradu popisu. Dlatego tę próżnię zapełnia działanie środowisk lewicowych, bo nie mamy wątpliwości, że za tym stoją środowiska lewicowe, światowe środowiska lewicowe, które przeznaczają na ten cel ogromne pieniądze. Między innymi fundusze norweskie, które społeczeństwo Norwegii przydzieliło dla Polski, przydziela od lat na pomoc dla Polaków, które mają służyć nam dla poprawy naszego poziomu życia i rozwoju naszej kultury, pielęgnowania naszej kultury. One do tej pory były dzielone właśnie przez Fundację Batorego przez poprzednie lata. I tutaj widzimy czarno na białym, do jakich celów one były używane. Więc czy jest czasem pytanie, trzeba stawiać, czy nie przynoszą one więcej strat niż pożytków. Ja uważam, że jest to zorganizowane działanie i żyjemy w takim bardzo niebezpiecznym momencie, kiedy atak na Kościół, na religię, na chrześcijaństwo jest przygotowywany ze wszystkich stron. A myślę, że szczególnie będzie polem takich działań taki kraj katolicki jak Polska, który jednak przechował katolicyzm. Kraje zachodu, ale samo to, że ten dziad tak gada, to on uważa się chyba za mądrego, wiesz? Są wypowiedzi chociażby prezydenta Stanów Zjednoczonych, który po tych doświadczeniach dziesięcioleci zdaje sobie doskonale sprawę, że tu chodzi o trzymanie za mordę sędziów. To niczego nie prowadzi w swoich wystąpieniach, tak często przywoływał właśnie potrzebę modlitwy, potrzebę poszanowania praw Bożych. Dlatego uważam, że tutaj w Polsce będzie w tej chwili, zresztą to trwa od kilku lat poprzez media, poprzez prasę, nasilony atak na nasze wartości katolickie. Tutaj mamy, pani poseł, właśnie tę ankietę. Obecnie ankieta trafia do, jak czytam, do pedagogów, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, jako tak zwany post sponsorowany. 22 pytania dotyczą różnych kwestii związanych z nauczaniem w szkołach religii oraz etyki, a według samych ankietowanych katalog odpowiedzi zawiera głównie tendencyjne stwierdzenia mające przemawiać na niekorzyść lekcji religii. No i jeśli ja czytam tak, że sztandarowym hasłem Fundacji Wolność od Religii jest obrona tak zwanych mniejszości bezwyznaniowej przed religią w walce o upowszechnianie społeczeństwa demokratycznego i otwartego, no to ateizacja w tym momencie wkłada maskę tolerancji, ale religia w samym tym sztandarowym haśle jawi się jako coś opresyjnego, przed czym trzeba się bronić. Właśnie w imię tak nowoczesnych europejskich
moglibyśmy powiedzieć haseł, jak demokracja i otwartość. Pytanie, kiedy ci demokraci i ludzie otwarci uznają, że są jeszcze katolicy, którzy też mają swoje prawa i którzy nieustannie muszą tych swoich praw bronić wobec nie tylko napaści, ale agresywnych napaści z różnych stron, no między innymi tej, o której pisze dzisiejszy nasz dziennik. To zależy tylko i wyłącznie od nas wszystkich. Od nas wszystkich, Polaków, rodziców, wychowawców, polityków. Po prostu nie możemy poddać się tej atmosferze i być czujni. Rodzice muszą być bardzo czujni, nie ulegać wpływom tego typu argumentów, potrafić pokazać ich tendencyjność, nieprawdziwość, ich złe cele, złe zamiary. Czasami zaprzeć, albo raz mówi, że wiesz, że prostych ludzi trzymać za mordę, a tu chodzi o sędziów, to, że ci sędziowie są prostymi ludźmi, z tego tak wynika. I tak pieprzy, że tak na to wychodzi, że ci sędziowie są prostymi ludźmi i że trzeba ich za mordę trzymać, no i tyle. Walczyć z nimi na co dzień, jeśli mamy z tym do czynienia, powiedzmy, czy tam nauczyciele, czy mają odwagę stawić im czoła, to jednak w swoim życiu prywatnym musimy znaleźć tyle czasu, tyle siły, ażeby zbliżać się do Pana Boga i żyć według praw Bożych. Ja myślę, że taka nasza aktywność z jednej strony, z drugiej strony przykład będzie barierą dla takich zachowań. No i też mówienie o nich publicznie, tak jak my dzisiaj, po to, żeby uwrażliwić, po to, żeby pokazać, że z czymś takim mamy do czynienia, jak czytam tylko na Lubelszczyźnie szkolenia tak zwane równościowe objęły co najmniej 85 dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników samorządowych, więc uwaga Lublin, uwaga Lubelszczyzna. Ja myślę, że ja dowiaduję się osobiście, nie mam częstego kontaktu z tymi środowiskami nauczycielskimi i żałuję, ale o tym dowiaduje się z prawdy. Tutaj powinna być też także i reakcja polityków natychmiastowa, bo uważam, że my nie możemy tej sprawy pozostawić tak samej sobie, bo wtedy dyrektorzy szkół będą się czuli bardziej bezpiecznie, jeśli będą wiedzieć, że za nimi też ktoś stoi. No jestem bardzo zdumiona tym, że szkoły lubelskie, że Wydziały Oświaty Lubelskie na takie rzeczy przyzwalają w lubelskich szkołach. Bardzo dziękuję. Poseł z Lubelszczyzny, pani poseł Gabriela Masłowska, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jest 8 minut po 14, za chwilę wiadomości. Tematem rozmów ma być sprawa ustaw dotyczących sądownictwa, a szczególnie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Poseł Arkadiusz Mularczyk z PiS-u mówi, że spotkanie jest potrzebne z uwagi na presję, jaka jest wywierana na prezydenta w sprawie reformy sądownictwa. Na prezydenta jest wywierana olbrzymia presja bardzo wielu różnych środowisk. Widzimy nie tylko protesty na ulicach, pod auspicjami opozycji, ale też
Środowiska prawnicze, wydziały prawa, po 10 uniwersytetów wystosowały także tutaj apele, więc przypuszczam, że ta presja na pana prezydenta jest tutaj bardzo, bardzo mocna. I dlatego myślę, że dobrze, że to spotkanie będzie, bo wtedy pan prezydent będzie miał jasność sytuacji, na jakim etapie jest sprawa, na kiedy ta ustawa ma być przeprowadzona przez Sejm i Senat i uchwalona jest pana prezydenta. I myślę, że akurat przy tak ważnej, istotnej sprawie dobrze, że pan prezydent będzie miał wiedzę o tych wszystkich szczegółach. Obecnie w Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Po tym, jak posłowie PiS-u uzasadnili konieczność wprowadzenia regulacji, krytyczne opinie wygłosili prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, prezes KRS-u Dariusz Zawistowski oraz rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W tym momencie przemawia minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. PiS-u mają zaproponować poprawki, które łagodzą zapisy ustawy o Sądzie Najwyższym. Jedna z nich przewiduje, że to Krajowa Rada Sądownictwa, a nie minister sprawiedliwości wskaże sędziów Sądu Najwyższego, którzy nie przechodzą w stan spoczynku. Poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości mówi, że takie działanie PiS-u jest odpowiedzią na kłamliwe stwierdzenia pojawiające się w debacie nad projektem. Z drobnej kompetencji w opinii opozycji zrobiono wielki problem, dlatego że trzeba przypomnieć jeszcze raz, że sędziów do Sądu Najwyższego, tak jak każdych innych, będzie powoływało KRS najzwyczajniej w świecie. Natomiast uprawnienie ministra polegało tylko na czasowym wskazaniu tych sędziów, którzy mieliby zostać do czasu powołania nowych sędziów, tak żeby zachować ciągłość działania Sądu Najwyższego. Jeżeli jest problem polegający na tym, że ci kilka osób, kilku sędziów zostanie wskazanych przez ministra, to my nie widzimy żadnych przeszkód, żeby to zmienić, bo również i w tym wypadku Krajowa Rada Sądownictwa może się wypowiedzieć i w tym zakresie podjąć decyzję. To nie jest dla nas żaden problem. Posłowie PiS-u nie wykluczają, że prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym zakończą się jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Liderzy pięciu grup w Parlamencie Europejskim chcą ostrzeżenia Polski w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Politycy wystosowali w tej sprawie list do szefa Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego. Domagają się, by wysłał on jasny sygnał w imieniu Parlamentu Europejskiego do polskiego prezydenta, rządu i parlamentu, że przyjęcie zmian odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości spotka się z konsekwencjami. Liderzy pięciu grup Parlamentu Europejskiego chcą też wystąpienia do prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten nie podpisywał przyjętych już przez Parlament ustaw o KRS-ie oraz o ustroju sądów powszechnych. Europoseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk zwraca uwagę, że ten list jest inspirowany przez polską opozycję. To jest inicjatywa pana Verhofstadta z inspiracji Ryszarda Petru, oparta absolutnie na informacjach nieprawdziwych. To, co Prawo i Sprawiedliwość chce robić, zarówno jeżeli chodzi o KRS, jak i Sąd Najwyższy, to są posunięcia zgodne z polską konstytucją. Więc moim zdaniem absolutnie niezależnie od tego, czy ten list się pojawi pana Tajaniego, czy też nie, bo zaczyna się powoli okres urlopowy, powinniśmy robić swoje. To nie może być tak, że ze strony instytucji europejskich będą się pojawiały w stosunku do poszczególnych państw członkowskich jakieś groźby oparte o fałszywe informacje, no mówiąc wprost, kłamstwa.